Dzieje Tristana i Izoldy. Rozdział siódmy. Karzeł Frocyn. Król Marek uczynił jednanie z Tristanem, dał mu pozwoleństwo na powrót do zamku i, jako niegdyś, Tristan sypia w komnacie króla, wśród wiernych i poufałych. Wedle ochoty może wychodzić i król nie troska się już o to. Ale kto zdoła długo utrzymać swe miłowanie w tajemnicy? Marek przebaczył oszczercom, za kasztelan Dynas z Lidanu, nalazłszy jednego dnia w dalekim lesie błądzącego i nędznego garbatego karła, przywiódł go przed króla, który ulitował się i przebaczył winę. Ale dobroć jego podsyciła jeszcze nienawiść baronów. Zdybawszy znowu Tristana i królowę, związali się takim ślubem. Jeżeli król nie wygna siostrzeńca poza granice kraju, cofną się do swych warownych zamków, aby z nim wojować. Zawołali króla do sali radnej. Królu, miłuj nas, nienawidź nas, jak wola, ale żądamy, abyś wypędził Tristana. On kocha królową. Widzi to każdy, kto chce widzieć, ale my nie ścierpimy tego dłużej! Król słyszy ich, wzdycha, chyli czoło ku ziemi, milczy. Nie, królu, nie ścierpimy już. Wiemy bowiem, że ta nowina, osobliwa niegdyś, nie może cię już zaskoczyć, i że godzisz się na ich zbrodnie. Co poczniesz? Rozważ to i naradź się z sobą. Co do nas, jeżeli nie oddalisz siostrzeńca bezpowrotnie, zamkniemy się w baroniach i ściągniemy sąsiady nasze z twego dworu. Nie możemy bowiem ścierpieć, aby tu zostali. Taki oto wybór Ci dajemy. Wybieraj tedy. Panowie, raz uwierzyłem w szpetne słowa, które mówiliście o Tristanie, i żałowałem tego. Ale wy jesteście wierni lennicy, i nie chcę tracić usług swoich ludzi. Radźcie tedy, proszę was o to. Jesteście mi winni radę. Wiecie dobrze, że unikam wszelkiej pychy i przemocy. Zatem, panie, wezwij tu karła Frocyna. Nie ufasz mu z przyczyny spotkania w sadzie, wszelako. Żali nie wyczytał w gwiazdach, że królowa przyjdzie tego wieczora pod sosnę. On wie dużo rzeczy. Poradź się go. Nadbiegł przeklęty karzeł. Denoalen uściskał go. Słuchajcież, jakiego podstępu nauczył króla. Panie Nakaż siostrzeńcowi, aby jutro, skoro świt ruszył do Karduel, zanieść królowi Arturowi pismo na pergaminie, pięknie opieczętowane woskiem. Królu, <ścoughs> tristan sypia w podle Twego łoża. Wyjdź z komnaty o godzinie pierwszego snu, a przysięgam na Boga i na prawo Rzymu, iż jeśli kocha Izoldę, szaloną miłością, zechce z nią mówić przed wyjazdem. Ale jeśli przyjdzie tak, iżbym ja o tym nie wiedział, i abyś ty tego nie widział, wówczas zabij mnie. Co się tyczy reszty, pozwól mi poprowadzić rzecz wedle mej głowy i strzeż się jeno wspomnieć Tristanowi o poselstwie przed godziną spoczynku. <grystanie> tak, odparł Marek. Niechże się stanie. Wówczas Karzeł dopuścił się szpetnej zdrady. Zaszedł do piekarza i kupił za cztery denary cienkiej mąki, którą ukrył za pazuchą. Ha! Któż by kiedy wpadł na podobną zdradę? Za nadejściem nocy, kiedy król powieczerzał i ludzie posnęli w dużej izbie sąsiadującej z komnatą monarszą, Tristan przyszedł, jako miał obyczaj, ułożyć króla do spoczynku. Miłe siostrzeńcze, uczyń mą wolę pojedziesz do króla Artura aż do Karduel i dasz mu do odpieczętowania to pismo. Pozdrów go ode mnie i nie baw dłużej niż jeden dzień. Królu, zaniosę jutro. Tak, jutro zanim dzień wstanie. Oto i Tristan w wielkim niepokoju. Od jego łoża do łoża króla było nie więcej niż długość włóczni. Chwyciło go straszliwe pragnienie, aby pomówić z królową i przyrzekł sobie w sercu, że o świcie, kiedy Marek będzie spał, on zbliży się do niej. Och, Boże, szalona myśl. Karzeł legał, jak miał obyczaj, w komnacie króla kiedy sądził iż wszyscy śpią wstał i rozsypał między łóżkiem tristana a królową dobrze mieloną mąkę gdyby jedno z kochanków podążyło ku drugiemu mąka zachowałaby postać kroków ale kiedy rozsypywał tristan który nie spał spostrzegł go co to ma znaczyć ten karzeł nie ma w zwyczaju służyć mi dla mego dobra ale zawiedzie się. Głupi byłby, kto by mu pozwolił wziąć odcisk nogi. O północy król wstał i wyszedł, a za nim karzeł garbaty. Ciemno było w komnacie, ani łuczywa płonącego, ani lampy. Tristan stanął prosto na łóżku. Boże, po cóż on powziął tę myśl? Ściska nogi, szacuje odległość, skacze. I pada na łóżko króla. Niestety, poprzedniego dnia w lesie, kieł wielkiego dzika skaleczył go w nogę. I na jego nieszczęście rana nie była przewiązana. Od naprężenia skoku otwiera się, broczy, ale Tristan nie widzi krwi, która ucieka i czerwieni prześcieradła. Za się z zewnątrz. W świetle księżyca, karzeł mocą swego czarnoksięstwa, poznał, iż kochankowie są razem. Zadrżał z radości i rzekł do króla. Idź, <śmiennie> a jeżeli teraz nie zdybiesz ich spałem, każ mnie powiesić. <śmiennie> Idą tedy do komnaty król, karzeł i czterech zauszników, ale Tristan usłyszał ich. Zrywa się, skacze, dosięga łóżka. Niestety, w przelocie krew obficie spłynęła z rany na mąkę. Oto wchodzi król, baronowie i karzeł, który niesie światło. Tristan i Izolda udawali, że śpią. Byli sami w komnacie wraz z Perenisem, który spał u nóg Tristana i nie ruszał się. Ale król Widzi na łóżku płótna całe szkarłatne i na ziemi białą mąkę zbroczoną świeżą krwią. Wówczas czterej baronowie, którzy nienawidzili Tristana za jego dzielność, przytrzymują go na łóżku i grożą królowej, i szydzą, urągają jej i przyrzekają sprawiedliwą zapłatę. Odkrywają ranę, która broczy. Tristanie. – rzekł król. – Żadne zapieranie nie zda się na nic. Umrzesz jutro. Tristan woła. – Odpuść mi, panie, w imię Boga, który cierpiał mękę. Panie, zlituj się nad nami. – Panie, pomści się! – odpowiadają zausznicy. – Miły wuju, jeśli cię błagam, to nie dla siebie. Cóż mi znaczy umrzeć? Wierę... Gdyby nie obawa pogniewania Ciebie, sprzedałbym drogo tę zniewagę tchórzom, którzy bez Twojej ochrony nigdy nie ośmieliliby się dotknąć rękami mego ciała. Ale przez cześć i miłość dla Ciebie zdaje się na Twą łaskę. Czyń ze mną wedle ochoty. Oto mnie masz, Panie, ale litości dla królowej. I Tristan pochyla się i korzy u jego stóp. Litości dla królowej, jeżeli bowiem jest w twoim dworze człowiek dość śmiały, aby podtrzymać kłamstwo, iż ją kochałem występną miłością, gotów mu jestem stanąć do oczu na udeptanej ziemi, królu, łaski dla niej w imię Boga, pana naszego. Ale trzej baronowie związali go sznurami jego i królową. Ach, gdyby wiedział, że nie będzie mu dozwolone dowieść niewinności w pojedynczej walce, raczej dałby się rozszarpać w sztuki, niż by ścierpiał, aby go związano tak szpetnie. Ale pokładał ufność w Bogu i wiedział, że na udeptanej ziemi nikt nie ośmieli się dobyć broni przeciwko niemu. I zaiste sprawiedliwie pokładał ufność w Bogu kiedy przysięgał że nigdy nie kochał królowej występną miłością zdrajcy śmieli się z zuchwałego szalbierstwa ale pytam was panowie moi wy którzy wiecie prawdę o napoju wypitym na morzu i rozumiecie rzecz całą żali powiadał kłamstwo nie uczynek dowodzi postępku ale sąd ludzie widzą uczynek ale Bóg widzi serca i On sam tylko jest prawdziwym sędzią. Ustanowił tedy, że każdy człowiek oskarżony będzie mógł bronić swego prawa za pomocą bitwy i On sam walczy po stronie niewinnego. Dlatego oto Tristan domagał się sprawiedliwości i bitwy i strzegł się w czymkolwiek chybić królowi Markowi. Ale gdyby mógł przewidzieć to, co się zdarzyło, pozabijałby zdrajców. Ach, Boże, czemuż ich nie pozabijał?